sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim świętowano z wielu powodów. Szkoła ma się czym chwalić. Przy okazji szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości za profesjonalną obsługę cateringową wręczono referencję dla uczniów uczestniczących w organizacji Międzynarodowej Konferencji Historycznej na Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Ponadto starosta powiatu gdańskiego Stefan Skonieczny wręczył uczniom placówki certyfikaty ukończenia praktyk w Niemczech. Projekt ten, który realizujemy w tej chwili z linii PowerWet, ma na celu poszerzenie kompetencji zawodowych oraz kompetencji językowych uczniów, a również danie im możliwości spojrzenia, jak wygląda rynek pracy w innych państwach. Myślę, że to jest dobry początek dla tych uczniów, chociażby przy szukaniu pracy, prawda, gdzie pracodawca może zobaczyć, że ten uczeń już w trakcie nauki dobrze się spisywał. I to mnie cieszy. W projekcie praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem do sukcesu w Unii Europejskiej miało szansę wziąć udział 15 uczniów. Dla wielu z nich było to pierwsze tak ważne doświadczenie. Większość z nich po raz pierwszy na tak długi okres czasu rozstawała się ze swoimi rodzinami, to jest raz. Dwa, zupełnie nowe środowisko, prawda, w którym się znaleźli. No i podejście do realizacji pracy w Niemczech, tak, czy szkolenia. Pierwsza edycja projektu w placówce w Rusocinie zdecydowanie odniosła sukces. Uczniowie, jak i nauczyciele, są usatysfakcjonowani. Pracując dla renomowanych europejskich gigantów, takich jak na przykład Volkswagen czy DHL, mieli okazję do nabycia nieocenionego doświadczenia jako technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarski. Było bardzo dobrze, świetnie się bawiliśmy, atmosfera też była w porządku, dostaliśmy nawet ofertę pracy tam z tej całej firmy Vitalis. Całe to szefostwo też było bardzo miłe, przychodzili na kuchnię, nam czasem też pomagali. W ogóle to dobrze oceniam wyjazd. Podobało nam się. Ja uważam, że mogłabym tam pracować. Bardzo w porządku było, atmosfera pracy była bardzo miła. Nie czuło się takiego stresu. Ogólnie bardzo dobrze. Językowa bariera nie była taka straszna do przełamania. Tam się nauczyliśmy szybkości organizacji, bo jak było 200 osób na śniadaniach, to trzeba było cały czas biegać, cały czas w ruchu byliśmy. Podszkoliliśmy trochę język, umiejętności. Przede wszystkim tam się nauczyliśmy pracy w zespole, bo był duży zespół, bo razem z nami to 8-osobowy, z czego tylko anglojęzyczny. I dzięki temu też trochę języka się poduczyliśmy. Jednakże szkoła w Rusocinie to nie tylko aktywni praktykanci. Szkoła działa na wielu przestrzeniach publicznych. Gdy tutaj przyszłam do tej szkoły, to od razu miałam myśl, żeby najpierw skupić się na Monarze. I właśnie z panią od języka polskiego, panią Alicją Kwiatkowską, stwierdziłyśmy, że popchniemy to dalej i ruszymy w takie akcje charytatywne, jak właśnie bezdomni, zwierzęta, bo o nich też nie można zapominać. Ciekawostką jest również dokonanie jednego z uczniów szkoły. Medal w Mistrzostwach Europy Psich Zaprzęgów. Jest to sport dość nietypowy w Polsce. Nazywa się wyścig psich zaprzęgów w kategorii bike jarring, czyli pies i jeden kolarz. Wymaga to dużo poświęceń, dużo czasu, które spędzam na treningi, no i dużo wyrzeczeń. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie to znakomite miejsce na rozwój osobistych pasji, a przykładem na to są sami uczniowie. Wszystkim uczniom życzymy nieposkromionego zapału w realizacji swoich celów oraz szerokiej, światowej kariery. Polecamy również zobaczyć Powiat Gdański Nowe Zawody w Szkołach Zawodowych i Technicznych oraz 5. Forum Pomorskiej Edukacji Wielki Zastrzyk Finansowy. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.